w celu przedostania się do wyszukiwarki środków ochrony roślin, w obojętnie jakiej wyszukiwarce wpisujemy na przykład Ministerstwo Rolnictwa, czy też skrót MinRol. Wyświetli nam się strona, klikamy na nią i wchodzimy w zakładkę Co robimy. No i tutaj wybieramy sobie produkcję roślinną. I już się nam ukazuje wyszukiwarka środków ochrony roślin. Klikamy na to, przesuwamy się w dół strony. Tutaj przy okazji mijamy rejestr środków ochrony roślin, ale my klikamy na wyszukiwarka środków ochrony roślin i już nam się ona wyświetla. I tutaj widzimy wszystko. Tutaj możemy sobie wpisać, czego szukamy, na przykład jakiekolwiek preparaty na cukinię, ewentualnie możemy kliknąć na pokaż filtry i nam to pokaże w bardziej szczegółowy sposób. I słuchajcie, tutaj Wam już pokażę na konkretnym przykładzie, jak korzystać z wyszukiwarki. Klikamy rozwiń filtry, no i tutaj są bardzo takie fajne pola do wypełnienia. I wpisujemy na przykład porzeczka, no i na porzeczce mamy mszyce i będziemy chcieli wyszukać środki owadobójcze, czyli insektycydy. Możemy je tutaj wpisać w zakładce rodzaj, ewentualnie zostawić puste pole, nic się nie dzieje, ale co nam pokazało, że 5 środków jest zarejestrowanych do zwalczania mszyc na porzeczce. I tu widzicie nazwy ich, że to jest insektycyd, substancja czynna, w jakich uprawach Wam także wyświetla, tutaj widzicie. No i powiedzmy, kliknijmy sobie na przykładowy środek, zobaczmy szczegóły, przenosi nas do kolejnej karty i co my tu widzimy? Popatrzcie, dawkowanie, jak jest bardzo ładnie rozpisane szczegółowo, w jakich uprawach, w jakiej fazie, to wszystko jest opisane. Widzimy, że obok mszyc środek ten zwalcza także zwójki i widzimy, że ma zastosowanie na porzeczce białej, czarnej oraz czerwonej i substancją czynną zwalczającą mszyce i czy też zwójki jest acetamipryt. I jest to środek zarejestrowany w uprawach sadowniczych i może być stosowany w uprawach małoobszarowych. Ok, przechodzimy teraz do głównego menu. Kasujemy powiedzmy wszystko, no i powiedzmy co wpiszemy. A mamy na przykład problem z cukinią, ponieważ nam tą roślinę opanował mączniak. No i wyszukało nam 32 środki. Możecie zobaczyć sobie na dole jakie to są środki. Zaraz nam to pokazuje. Tu są ich nazwy. Zjeżdżamy dalej. Widzimy, że na czterech stronach nam się to wyświetliło. No i zaraz przejdziemy do szczegółów. Możemy sobie, żeby na stronie było po 50 preparatów wymieniane. I cała lista jest dostępna do naszej dyspozycji. I powiedzmy, kliknijmy sobie na przykładową kartę. I co my tutaj widzimy? No widzimy oczywiście, że mamy fungicyd, czyli środek grzybobójczy. Widzimy substancję czynną, na jakich uprawach jest zarejestrowana, zwalcza mączniaka prawdziwego. No i tutaj widzicie, macie dawkowanie, powiedzmy 3 kg na hektar lub inaczej zapis 10 litrów na 100 m kwadratowych. Jak, kiedy stosować ten preparat, że jest na roślinach warzywnych i także ma zastosowanie w uprawach małoobszarowych. Wracamy z powrotem do rejestru głównego. Wykasujmy sobie teraz to wszystko. Widzicie, na dole nam się zmienia liczba znalezionych wyników i mamy już prawie 9000. No i powiedzmy, mamy problem z chwastem o tym razem. Na przykład pesz właściwy. Taki paskudny chwast często nam zadarnia uprawy. No i powiedzmy, spróbujmy go znaleźć w ziemniaku. O, i co nam pokazuje, że 35 jest znalezionych wyników. I przesuwamy się dalej, widzimy całą tą listę, 50 wyników na stronie nam pokazuje, ok, teraz przesuńmy tylko się w bok, o i widzicie, tu są nazwy handlowe tych środków, że jest to środek chwastobójczy, obok jest zaraz substancja czynna, ok, no i widzimy, a taki preparat chwastobójczy, substancja czynna jest taka, ma zastosowanie w takich uprawach. Groch, fasola, kapusta, marchew, pietruszka, truskawka. O, i tu mamy nasz ziemniak. Poza tym tutaj nam pokazuje, jakie jeszcze inne chwasty zwalcza. Jest nasz pesz także.
No i oczywiście dawkowanie, jakie dawki w litrach na hektar tu są podane, no i zarejestrowane jest w innej, tak zwanej innej grupie roślin. No i wracamy teraz do menu głównego. No i jak widzicie, ta wyszukiwarka bardzo prosto działa i po wykorzystaniu filtra, ale wyżej macie, słuchajcie, taką jeszcze ogólną wyszukiwarkę. Tu możecie na przykład sobie wpisać ogólną nazwę problemu, na przykład mszyca, cukinia. No tu widzicie, że 340 nam znaleziono wyników do zapytania mszyca i pokazuje nam wszystkie preparaty, które są zarejestrowane do zwalczania tych pluskwiaków w różnych uprawach. Aż na 7 kartach mamy wyniki i wy wybieracie sobie to, co was interesuje. Także jest to bardzo prosta, w sumie intuicyjna wyszukiwarka. Warto z niej korzystać, polecamy. Możecie także, słuchajcie, szukać po nazwie substancji czynnej, na przykład lambdacyhalotryna, jest to taka substancja owadobójcza, powszechnie stosowana w ochronie roślin. Tutaj tylko poprawię literówkę. Ok, i na przykład w jabłoniach mnie interesuje. Jakie są preparaty zawierające tą substancję czynną? No i pokazuje nam, że jest 10 preparatów. O, i tu je wszystkie widzicie. Mamy całą listę na jednej stronie. No i wystarczy kliknijmy na pierwszy lepszy. I co my tutaj widzimy? Że jest to oczywiście insektycyd, czyli środek owadobójczy, lambdacyhalotryna, zarejestrowany w jabłoni do zwalczania mszycy jabłonowej. I tutaj macie całe dawkowanie. I oczywiście kiedy to stosować, ma jest zarejestrowany w uprawach sadowniczych i tak dalej. Bardzo proste jest tutaj wyszukiwanie za pomocą właśnie tego filtra.